Kilka najbliższych minut spędzimy z dwoma długoletnimi solistami łódzkiego baletu. Obaj spędzili w Teatrze Wielkim dobrze ponad 20 lat i zatańczyli tu szereg ważnych i liczących się ról. Obaj zostali też wyróżnieni ostatnio odznaczeniem ministra kultury Zasłużony dla Kultury Polskiej. Oto przed nami kolejno Jan Łukasiewicz i Krzysztof Pawiańczyk, zawodowo i prywatnie. Jesteśmy w moim mieszkaniu, w którym mieszkam razem z żoną i z dwójką synów. Synowie lat 20, 11. W mieszkaniu spędzamy każdą wolną chwilę. Oceniamy moje występy, moje zaangażowanie. Oceniamy również to, czy postarzałem się, czy nie, bo w tym zawodzie to ma wielkie znaczenie. Gdyby nie to, że mam bardzo wyrozumiałą żonę i bardzo wyrozumiałych synów, to pewnie byłoby nam trudno pogodzić to życie osobiste, bo jesteśmy już tutaj razem w małżeństwie ponad 20 lat. Oprócz pracy w teatrze postanowiłem się zabezpieczyć i od kilkunastu lat pracuję również w innym zawodzie. Pracuję w ubezpieczeniach i w finansach. To daje mi dodatkowe dochody. Jak wspomniałem, utrzymuję sam rodzinę, więc z pracy w teatrze pewnie byśmy się nie utrzymali. Mimo iż zdaję sobie sprawę, że niedługo będę musiał odejść z zawodu, to na dzień dzisiejszy dyrekcja widzi jeszcze ze mną możliwość współpracy, co daje dla mnie pewną radość i czuję, że jeszcze kilka premier jest na pewno przede mną, co na pewno da mi satysfakcję, tak jak te, które już minęły. See, won't you hide me, run to see, won't you hide me all on that day?